Bardzo się cieszę. Co te szachy takie zielone? Co te szachy takie zielone? Co się stało? Panie Pawle, gramy, bo pan zaśnie. O! I proszę bardzo. Tu ustawiam się na czarnych polach. Chcę zagrać E5. No chcę zagrać E5. Jeszcze nie mogę. Jeszcze raz spróbuję. Tu mogłem tego gońca zabrać. Nie zabrałem go. O! Tu mi przeciwnik nie dał. Zbił w przelocie. Będę bił. Tu mam przykryte. Tu podwiązał, skoczek E4, niegroźny, zagram tu z tej strony, z tej mańki. Pion broniony, nie wiem dokąd koniś idzie. Nie wiem dokąd koniś idzie. Może pójdę tu. Muszę się jakoś rozwiązać. Myślę, że tu mogę zbić i postawić hetmana na białe pole. Stawiam het... Oj, ale chciałem się skrzywdzić. Ale chciałem podstawić. Teraz na skoczek E4 zbiję skoczka. Tak mi się wydaje. Ja chciałem przestać bronić. Postawię hetmana na F7. Nie ma jak drugi raz zaatakować mojej głównej słabości. Co tu bym chciał? Zawsze początek turnieju mi nie wychodzi. A3, no wyraźnie, o, tu ktoś chce mojego konia skrzywdzić, to ja gram A4, żeby go nie można było ruszyć. Teraz na B4 zagram na en passanta, co się tłumaczy bicie w przelocie. Przeciwnik mi oferował remi, nie widziałem. No dobra, odejdę. Tu? No odejdę tu. Teraz już grożę tym konisiem gdzieś wyskoczyć. Och, jak tym konisiem wyskoczę, to skoczę. A jak zaryzykuję? I podejdę królem. Trudno. Bronię się resztkami sił. Nie chcę grać E5, bo nie chcę zamykać gońca i puszczać pola D5. Ale tu przeciwnik chce mnie zmaroczyć i zagrać tym na E4. I co ja wtedy zrobię? Się rozpłaczę. Może na razie tego diabła wygonię. Nie może, nie powinien bić. O! To je myśl. No to go gonię. Ograniczam swojego, nie ograniczam, bo to nie jest tak źle. Goniec odszedł na z góry upatrzoną pozycję. A będzie chciał zbić konisia. No to go wzmacniam. Wzmacniam go i może ja konisia zbiję. Mam mało czasu. Mam mało czasu. Skoczek D4. Dokąd ty idziesz, konisiu?
to ja może zrobię taki chytry manewr. O, tu chcę zbić tego. Jak go obronić? Kto widzi, jak go obronić? Obiję tu, tu. Sznurkiem bije. I będzie wisiał koniś. No właśnie. Dalej go nie ma jak bronić. Dalej nie ma jak tego pionka bronić. Król przypadkiem stoi dobrze. Na F4 zbije pionem. I bije. I bije tym. I bije tym. A! Tu mam kontratak, ale mi się poszczęściło. Tu mam niespodziewany kontratak, więc nie ma ruchu skoczek bije A4, bo jak napadnę na dwie wieże, to mi obie nie uciekną. Obie mi nie uciekną. Króla trzeba przerzucić na E7. Nie czuje się ten pion więcej. Nie widziałem, że tak zakombinowałem ładnie. W tej końcówce goniec powinien być lepszy od skoczków. Na przykład przerzucę gońca na E5. Koń na B5 nie ma powrotu za bardzo też. Tak jakoś ten koń poszedł i nie wraca. Tu nie rozumiem, ale robię widły. Robię widły, bo robię je na dwóch. Którą wieżę zabić? Bardzo sprytna obrona. To biję tę wieżę, którą mogę zabić. Idę tu. Idę królem na C6. O, ten konik, dwa konie podbiciem. Proszę Państwa, niespodziewanie dwa konie podbiciem. Motyw geometryczny dla wieży. I mam minutę przewagi. Mam szansę za pierwszy raz zacząć dobrze turniej. Jeden się obronił, ale teraz król napadł. Dwa koni się podbiciem. Którego konisia bić? Bije tego. Tamten dalej będzie podbiciem. Dalej jest podbiciem. Bije konisia. Blokuje piona. Mam wieżę więcej. Wygrałem. Dziękuję. Na czas wygrałem. Oj, dziękuję, panie Pawle. Ale mi się poszczęściło.